Ale się wczoraj wkurwiłem. Nawet nie wiecie jak. A to o pierdołę się wkurwiłem. Ale mentalność ludzi mnie tak wkurwiła, widzowie, że jestem absolutnie madge. A mowa tu o pierdolonym samochodziku w GTA. Pozwólcie, że kurwa zrobię rant. Bo to, jak ludziom się odkleja, zaraz, bo napierdalam obecnie na połowę ludzi, to jest pojebany mental. To, co się ludziom dzieje. Przedstawmy sprawę, bo to jest kurwa big... Widzowie, od początku, bo to, że ja w ogóle o tym mówię, sprawia, że czuję się jak jakaś dziwka. Dzięki. Że ja tłumaczę ludziom o samochodziku w grze, ale dobrze, takie czasy, nie ma problemu. Ja pierdolę. Dobrze. Nie, nie. O, widzowie. Tu będzie mental nie tylko w stronę widzów, ale też w streamerów. O tak. Drodzy widzowie. Drodzy widzowie. Skąd jest samochód o nazwie korwetta policyjna? Od administracji, tak? Jakby fabularnie od policji, ale jest to samochód zespawnowany dla policji i policja decyduje, kto ten samochód ma. Jeden z korwetty dostał Gregory Montana, Mr. Creative, ze starych czasów, bo kiedyś było tak, że po prostu Seu dostało 01, 02, 03. On wtedy był między innymi albo 01, albo 02, albo 03, już nie pamiętam, więc dostał jeden z nich. I tak sobie miał ten samochód do momentu walki, w których zgodził się obstawić samochód w ramach swojej walki ze mną. Ja ten samochód wygrałem legalnie na walce. Ale z racji, iż ja mam swoje samochody, nie mówiąc o tym widzom, bo chciałem, żeby widzowie też mieli jakąś tam dozę, nie wiem, niespodzianki czy czegoś, powiedziałem, że jeżeli chcesz, to możesz odzyskać ten samochód, ale przez jakiś wątek fabularny. Żeby nie było, że jestem kurwą. No nie? Bo stwierdziłem, po co mi ta korwetta, jak ja mam jakieś samochody, ja wtedy miałem Zentorno i jakieś inne. Powiedział, dobra. Napisał do mnie na Discordzie, no jak kurwa likujemy DM-y, ten człowiek likuje DM-y, powiedziałem, że możemy zrobić jakąś fabułę, tylko trzeba by ją jakoś rozpisać, bo nie chciałbym robić czegoś błahego. Powiedział, okej, kiedy? Tak, tak, czat. Jesteśmy w tej abstrakcji, że ja mam się starać, żeby zrobić jemu wątek o jego samochód. Tak, żyjemy w tej abstrakcji, w której to ja mam zrobić wątek cały, żeby on mógł mieć samochód. No kurwa, Merry Christmas. Ale dobra, mówię, coś mogę rozpisać, takiego, żebym ja się też dobrze bawił. Ale okazało się, że Human Labs już ma fabułę i nie jest to grind, jest to fabuła. Więc ja naturalnie najpierw stawiam fabułę Human Labsa, a potem jakiegoś kurwa samochodziku w grze, bo po prostu priorytet. Ale podczas fabuły Human Labsa Gregory Montana dzwoni do mnie IC i mówi, siema, mogę odzyskać samochód? A ja powiedziałem, dobrze, dostaniesz 3 zadania. Jednym z nich, i to już kurwa wiedział od dawna, będzie ukrycie łupu na Human Labsie. Mówił tak Evron czy nie? To było trzecie zadanie, czyli finalne, żeby wziąć nasz łup na Human Labsie i go przetrzymać po napadzie. Mówiłem. Czyli od początku do końca wiadomo, jak można odzyskać korwettę. Ale mimo, że jeszcze nie ma Human Labsa, dostaję kurwa telefon w grze. Siema, mogę korwettę? I ja stwierdziłem, kurde, no trochę ją trzymam, a w sumie nie muszę jej mieć. Powiedziałem, daj mi 3 argumenty, żeby się odzyskał. Mam na myśli, że on na przykład powie, chodźmy się pojedynkować w Gartic Faunie na to, kto lepiej narysuje i potem widzowie będą oceniać ankietą. Choć będziemy, nie wiem, zrobimy 1-1 w CS-ie albo 1-1 bitka za garażami na, nie wiem, na parkingu głównym. Żeby był z tego content. Jego argumentem jest plosie, lipiec. Więc stwierdziłem, że kurwa, no argumenty jakieś w ogóle z cipy, to nawet nie jest fabuła, tylko jakieś wyżebranie samochodu, więc powiedziałem mu, postaraj się bardziej, nara. Poszedłem na golfa. W tym momencie chłop likuje DM-y między mną a nim na Discordzie, że przecież ja mu obiecałem, że mu oddam samochód. I potem przychodzą do mnie widzowie i mówią, dlaczego go oszukałeś? Oszukałeś go! Ty oszuście! Przecież oddaj mu jego samochód! Ja jestem wyzywany od kurwa oszustów, że ja go oszukałem! Przecież mu kurwa obiecałem samochód w grze! Tak się wkurwiłem, że napisałem do Smurfa, zabierz mi skryptowo ten samochód, a jemu dodaj, nie chcę mieć nawet sekundy kontentu o ten pierdolony samochód, ja się odcinam od tej osoby, bo jak jest już kurwa mental, jakieś wyciąganie DM-ów i potem nakręcanie, że w sumie to ja jestem skurwysynem, bo mu nie oddałem samochodu, to pierdolę to. Ja sobie zrobię fabułę,
z Human Labsem, enjoy the Corvetta, jeździ sobie z tą swoją Miją czy z kimkolwiek. Ja nawet nie chcę myśleć o tym samochodzie. Bo jeżeli wątek fabularny ma polegać na plose, lipiec, to jak ja mam, kurwa, oddać samochód? To są jakieś spizdy argumenty. Zaproponujmy coś, co będzie kontentem, typu: dobra, Evron, wyzywam cię na 5-5 w CS-a. Ja i czterech policjantów versus Zakshot na The Dust 2. Ja bym sobie pomyślał, kurwa, godzina kontentu, why not? I nawet jakbyśmy wygrali, to już bym mu oddał ten samochód. Ale jeżeli mówię mu, wymyśl trzy argumenty, a on mówi plosę, no to co to jest, wyżebranie samochodu? Wygrałem go, legalnie go wygrałem. To czemu mam go oddawać na argument proszę? Nic z tego nie mam. Więc... I jeszcze w momencie, kiedy ja się nie zgadzam, ale nie, że mówię, że mu nie oddam, tylko powiedziałem: daj lepsze argumenty, czyli jakby dalej jestem otwarty, tylko niech wymyśli coś lepszego, to jest: ale przecież on mi miał oddać, zobaczcie DM-y na Discordzie. Ja pierdolę. Naprawdę? To ja w takim razie chcę skryptowo to oddać. Ja nawet nie chcę myśleć, że mam ten, kurwa, samochód. Więc nie, nie mam Corvetty, on ją ma, enjoy the car, wygrałem samochód, ale finalnie go nie mam, no bo jak widać, jestem oszustem. Niestety, ale... ten samochód nie jest mój. Oddałem go właścicielowi. Ja pierdolę. Touch the grass. I to tyle. Napisałem kreatywnemu, że nie ma znaczenia, w jakim scenariuszu likowanie DM-ów jest kurewskie. Tym bardziej, że ja z nim ustalam tylko po to, żeby on wiedział, że może z tego zrobić jakiś wątek. A żebranie to nie jest wątek, typu plose. Więc stwierdziłem... Napisałem do Smurfa wprost: zabierz mi skryptowo samochód, a dodaj jemu na jego ID. I tyle. Ja pierdolę. Enjoy the car. Po prostu wczoraj mnie skręciło. Jak dostałem donate'a podczas golfa: Evron, dlaczego oszukałeś kreatywnego? Obiecałeś mu samochód, on pokazał twoje DM'y z nim. Ja myślę, co, kurwa? I jeszcze przecież on doskonale wie, kiedy by odzyskał samochód. W momencie, jak zrobimy Human Labsa i przekaże mi łup z Human Labsa. To już było wiadome od tygodnia. On nagle się wczoraj odpala i mówi: plose. Nie oddaję mu tego samochodu. To, kurwa, wyciąga DM-y. Przecież on mi obiecał ten samochód. O kurwa. No myślałem, że mnie rozjebie. Więc nie. Nawet nie chcę się z nim umawiać pod sądem, żeby mu przekazać ten samochód, niech mi skryptowo go zabiorą, a jemu dadzą. Proszę bardzo, koniec tematu. Nie ma, nie mam samochodu, nie był on nigdy mój, proszę bardzo. Nie wkurwiło mnie to, że była jakaś kłótnia o coś, wkurwiło mnie to, że chodzi o jakiś zjebany samochód w grze. A przecież doskonale wiadomo, kiedy bym oddał. Ostatnie, trzecie zadanie. Jak będziemy robić Humana, przekażę ci łup, a ty mi go potem oddasz. Okej. Okay. I nagle jest jakaś, kurwa, akcja, że dzisiaj mam mu oddać. What? Każdy widz, który był od tygodnia, wie, kiedy bym oddał. Poddanie Lutus Humana. Że ja nie chcę tego samochodu trzymać. Więc ja temat zamykam. Nie chcę mi się nawet o tym gadać. To, że w ogóle muszę o tym gadać, to już cringe'uje mnie. Ja napisałem, że ja nie potrzebuję tej Corvetty i jedyne, dlaczego jakby temat Corvetty poruszałem, to dlatego, że widzowie strasznie gdzieś tam dopytywali o to. A gdzieś tam ta akcja, jak sobie gadaliśmy przez telefon, dlatego, że jakby nie było pomysłu, co tam dokładnie robić, bo miało być tak, miało być inaczej. I wiecie, gdyby na przykład... Pomyliłem się, nie tą pizzę zamówiłem. Ja, jaką zamówiłeś? Chciałem zamówić meksykańską. Gdyby na przykład Evron nie chciał oddawać, to mi tego nie musiał oddawać, bo on wygrał tą... on powinien ten... 204, 2, 3, 13. On wygrał tą betę, więc on miał pełne prawo, żeby sobie ją zajebać, no. I robić sobie z nią, co chciał, więc wiecie, to nie jest tak, że ja wymagałem tego, żeby on mi coś z tą betą zrobił, nie? 325 plus punkt. Czy ogólnie rzecz biorąc, ja nie powiedziałem nigdy, że on na przykład powinien mi to oddawać, że on ma coś w związku z tym zrobić, no nie? To jakby to było tak, nie banuj się ludzi, niech sobie piszą, bo to też warto, żeby jakby wiedzieli, no nie? Ja pokazałem te DM-y tylko i wyłącznie dlatego, że Evron na swoim streamie wspomniał, że o, że on jest otwarty, że mam zrobić coś kreatywnego, a nie tak o sobie gadać, spis z jakiejś rzeczy. I ludzie od niego wczoraj do mnie przychodzili, pisali mi, że czemu ty czegoś nie zrobisz kreatywnego, dlaczego nie myślisz jakiejś akcji? I ja powiedziałem, że
Pierwsza sprawa jest taka, że ja mógłbym coś wymyślić, cokolwiek, ale Evro nie ma czasu. 3+2=3, Sultan MK2. Ale że Evro na to nie ma czasu, bo ma jakieś inne swoje akcje i też tego się domagam, a z tego co wiem, to on wygra tą korwetę i on ma jakiś na to plan, więc on sobie według swojego planu będzie to po prostu robić, no. I to nie jest tak, że ja domagałem się czy cokolwiek, rozumiecie? I to czat czy u niego, czy u mnie strasznie gdzieś tam forsował to wszystko i też u mnie ogromnie to forsowali, bo Evron powiedział tak i czemu nie zrobisz tego, czemu nie zrobisz tego, dlaczego napisałeś tak, dlaczego inaczej. I stąd ja po prostu... Tak, ale znaczy, ogólnie likowanie DM jest gigantycznie słabe, ale ja pokazałem dwa skiny i tak naprawdę tymi dwoma, jakby, czy trzema wiadomościami, które zostały tam ujawnione, to tak naprawdę wyjaśniłem, że on nie musi dla mnie tego auta dawać. Napisałem też tweeta od razu wtedy na temat tego auta, którego możecie sobie przeczytać. Ja wam zaraz go pokażę, żeby nie było po prostu, bo to widzowie tam strasznie nagabywali. Jedni mówili, że Evron powinien oddać, bo i tak nie korzysta i tak dalej. I po prostu jedni widzowie mówili, że on powinien coś zrobić, że nie powinien mnie skipować, bo ja dla niego to zrobiłem, czy tamto zrobiłem, czy tam mu dałem odegrać, czy tam mu dałem odegrać. A wyjebane, no on to wygrał fair. W danej akcji, którą, na którą obydwoje przystaliśmy, zgodziliśmy się, że będzie w puli korweta. On ją wygrał, więc ją miał, no i tyle, no. I on tak naprawdę nie miał obowiązku mi tej wety jakkolwiek użyczać, czy tam dawać mi akcję. I tyle, no. Serio, jakby... Jak ktoś, nie wiem, przyjdzie i powie, że Evron jest kurwą, albo że ja jestem kurwą, albo że streamer jest kurwą, no to wtedy można coś takiego demotować. Ale gdzie ja się prułem? Ja się na nim totalnie prułem. A i tak z pokazaniem DC to była chujowa akcja, ale ja nie pokazałem niczego poufnego. Ja pokazałem tą wiadomość i tak naprawdę opowiedziałem, że nie macie od niego wymagać robienia tej akcji, bo on ma swoje rzeczy i on tą korwetę wygrał. Tylko tyle powiedziałem, że macie od niego nie wymagać robienia akcji dla mnie o korwetę. Waganto, ale ja napisałem wiadomość, że jeżeli on nie chce mi jej oddawać, może ją zachować, jeżeli co chce zrobić, tak ma zrobić. I mi to naprawdę nie miało to zupełnie żadnego znaczenia. Ale jak czat forsował jego, że mam mi odegrać jakąś akcję, mnie forsował o to, że mam próbować odzyskiwać tą korwetę. Dlatego też poruszyliśmy ten temat tak, żeby po prostu to był skipnięty temat, bo za dużo było o tym, no. Ale czat nie wie? No wie, bo ja to mówiłem na streamie wczoraj. Tylko chciałem jakoś... Z tymi linkami nie chodzi o content, chodzi o sam fakt, że nie pokazuje się bez czyjejś wiedzy. Każdy wie, że chujowo wyszło, a już po fakcie nie ma co robić z zamieszek. Znaczy tak, Sylax, to masz rację, bo ogólnie to jest chujowe. Ja nigdy w życiu bym nie pokazał, wiesz, czegoś, co jest jakoś zajebiście poufne, czy jest tajemnicą. Ja pokazałem to tylko po to, żeby rozwiać domagania czatu o to auto. Taki był mój szczery zamiar, no nie? To był mój szczery zamiar, żeby rozwiać wątpliwości i całe ciągłe domagania się czatu. I napisałem też tweeta, nie wiem, czy go Xylax czytałeś. No dobrze, ale okej, okay, pokazałeś, no. Ile razy się pokazuje jakąś wiadomość na rzecz jakiegoś ten, no ale to wiecie. Ja też, jeżeli ktoś by mi pokazał wiadomość, ale pokazać ją, ale pokazałeś DMY. Ale ja nie... Zaszmaciłeś się za samochód. Ale ja robiłem to fantrens, ja robiłem to po to, żeby właśnie sytuację wyjaśnić. Generalnie rzecz biorąc, tego wszystkiego korwety nie było z tego względu. Z tego względu, że po prostu Evron nie miał czasu na to, bo ma to do roboty, to do roboty. Wiecie, on też jakby jest sporym streamerem i gdzieś tam ma jakieś swoje obowiązki, plus też w tym GTA ma dużo teraz akcji do rozgrywania. Dlatego ta akcja z tą wetą się nie pokazała. No tak, Dawid, ale ja nie mogę odpowiadać za wszystkich ludzi. Ja na przykład od niego nie wymagałem tego, że on ma mi to oddać. Ja nawet specjalnie, gdyby czat słuchał do końca, tak samo jak wy byście słuchali zawsze jego do końca, tak i mnie do końca, to często takich sytuacji w ogóle by nie było, rozumiecie? To nie jest, wiecie, jakby rozumiem sens tego, że on mógł na przykład powiedzieć, że chujowo, że DM-y są pokazywane, ale zamiar był taki, żeby wyjaśnić dla czatu, że on nie ma obowiązku dla mnie czegokolwiek robić. I powiedziałem o tym na streamie, więc jak ktoś widział od początku do końca, to zrozumiał. I napisałem też o tym tweeta, no nie? Ale moment, a były typu lipiec i te pobożne, chciał cię przetrzymać, a on się wkurzył, bo pokazałeś DM, przez to, bo to ludzie mu pisali, że cię oszukał, że jest kłamcą itp. No dobrze, ale ja niczego takiego nie powiedziałem.
to ludzie sobie, posłuchajcie, ja pokazując to, opowiedziałem o tym w ten sposób, że ja rozumiem, że on nie ma czasu i po prostu, że ja nie, też nie, nie robiłem czegoś od siebie, bo w pełni rozumiałem, że on zrobi to pod siebie i zrobi to nawet pod siebie tak, żeby on się jak najlepiej w tym bawił, a ja po prostu sobie odzyskam auto z tego względu, że to on wygrał i to on decyduje, w jaki sposób to potrwa. A on nikogo nie okłamał i ja nigdy nie zasugerowałem, że on kogoś okłamał. Nie czułem się przez niego pokrzywdzony. Ja to rozumiem. On mógł tak naprawdę... On mógł wziąć tą korwetę i ją wyjebać i powiedzieć Smurfowi, że mają usunąć serwera. Bo to on ją wygrał. I to, że ludzie sobie dopowiedzieli, okej, okay, za... mogę przeprosić za tych ludzi, którzy sobie coś dopowiadają. Bo to jest kurwa głupie. Bo ty do nich celujesz, my nie. Bo to jest czad głupie, że ludzie tyle dopowiadają. I przez to na przykład Evron później się wkurwia, bo ktoś sobie dopowie i dodaje. I tak samo w drugą stronę. Bo ile razy jest tak... Ile razy było czat tak? Co ja powinienem zrobić? Ile było takich akcji, gdzie była jakaś akcja z Evronem? Ja niczego złego nie zrobiłem. Starałem się z całych sił. Xylax. Xylax jest mocno obiektywny i często ogląda oba streamy. I ile było takich akcji, gdzie ja naprawdę nic złego nie zrobiłem w akcji, ale Evron się wkurwił, bo inny policjant coś zrobił, albo po prostu mu akcja nie wyszła i był zdenerwowany. I wtedy od niego przychodziło 500 osób i pisało mi, że jestem kurwą, że ruchają mi matkę. I czy ja w takiej sytuacji też powinienem powiedzieć rezygnuję z grania i tak dalej? No nie, bo to jest całkiem też normalne, ale ja też rozumiem, że on na przykład się wkurwił, bo to jest nie w porządku. I ja wiem, takie rzeczy się dzieją, że sami ludzie źle interpretują kwestie. Alicja, wiesz co, ja po prostu lubię dyskutować i ja często pierdolę, wiesz?